Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menager. Mam nadzieję, że tak samo jak ja cieszycie się z powrotu do świata Andresa i Niesty. W komentarzach na dole koniecznie dajcie znać, kto ogląda, kto jest, kto ma nieprzerwany watching streak, niemal w jak w Duolingo. E, ciekawy jestem, czy oglądacie wszystkie odcinki codziennie. E, no i co? Zapraszam was oczywiście na stronę e, ergol.com. tam z kodem Koza macie e, zniżkę oraz rzecz jasna, zapraszam Was do lajkowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Znaczy, lajkowania filmu i subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego e, nie nie robicie, słuchajcie, Andres Iniesta ta kariera naprawdę wygląda dobrze, ta kariera naprawdę wygląda e, fajnie e, najwyższy nasz transfer był w tym sezonie to zakładam, że był sojuncu 28 milionów, e, najwyższa sprzedaż e, to nie jest w sumie określona za bardzo, bo, no bo nie jest z tego co widzę, może gdyby nie było klauzuli to by była nie mam pojęcia, wiem jedno naprawdę Don Andres jest trenerem Przynajmniej bardzo dobrym, żeby nie powiedzieć czegoś lepszego, bo nasza sytuacja w tabeli ligowej o tym świadczy. Nasza sytuacja w tabeli Ligi Mistrzów także powinna o tym świadczyć, bo w piekielnie ciężkiej grupie udowadniamy, że z tym Besiktaszem to tutaj trzeba się na razie liczyć, w tej lidze mistrzów. E, no tylko problem jest taki: nie ma to odzwierciedlenia w propozycjach pracy. Nie zgłaszają się po nas naprawdę ciekawe zespoły, i to jest duży problem. E, będziemy w tym odcinku dużo zaglądali do e, właśnie tych propozycji, e, bo chciałbym powoli myśleć o zmianie roboty. No zobaczymy. Jak na razie. Wszyscy w lidze zacierają ręce, ponieważ w hicie nie padła ani jedna bramka, co oznacza podział punktowy, no i ewentualną możliwość gonienia nas oraz fenerbacze. E, gramy teraz z. E, z Celticiem Zobaczymy jak będzie to spotkanie e, Wyglądało Mamy lekko zmęczony skład przed tym meczem Ale wydaje się, że jesteśmy w stanie Jakoś tutaj sobie z tym poradzić Belotti nie zagra Zagra e, Minamino za niego e, W dodatku chciałbym zobaczyć tutaj Montero e, oraz Łagę. Wydają się że być to zmiany sensowne I na miejscu Mam nadzieję, że uda się z ekipą z Glezgą wygrać Ale niestety Ju, y, Juranowicz daje ekipie gospodarzy gigantyczną radość na trybunach. No szkoda wielka i to naprawdę bo no bo tu były trzy punkty do zgarnięcia i one by tę sytuację w grupie naprawdę nam fantastycznie poukładały. Trzeba mieć nadzieję, że, Baj, y, że Real wygrał z BVB. No to jest, to jest nasza największa nadzieja. No dobrze. Y, mamy informacje, mamy teraz mecz z Rezy Sporem, y, czy Reyspor. Rizze sporem. Skład jest gotowy, skład jest wypoczęty. Nic nie zmieniamy i mecz wygrywamy 3 do 1. Salih, Under i Belotti. No fajnie, fajnie. Naprawdę się cieszę, że tutaj e, ci nowi też się odnaleźli. Tak naprawdę poza granicą, czaką do nikogo nie można mieć większych zarzutów. No może e, z tego, co pamiętam, do e, Akpy Akpro. E, Okej, okay. tutaj. Sorry, musisz mieć stary, wysoką wartość na początku. E, same predyspozycje nie wystarczą. To już muszą być predyspozycje poparte tym, że rynek prawidłowo cię weryfikuje. No bo ja, tak jak mówię, teraz szukamy już naprawdę takich. Takich tłuściochów, jeżeli chodzi o e, juniorów takich, których bierzemy w ogóle bez zawahania, bez, e, bez, be, bez mrugnięcia okiem. E, więc treningi, recovery, no i potem czas na mecz, po którym gramy bardzo istotne starcie z Borussią Dortmund. E, zobaczmy, jak to wygląda. Mamy trzy dni przerwy, e, więc tu będą trzy dni wolnego i powinno nam się e, dzięki temu... Udać zagrać dwa razy tą samą jedenastką. E, mam nadzieję, że się uda. Gramy z ostatnim zespołem w tabeli, co prawda. E, no ale ścisk jest taki, że nie chcę tutaj, wiecie, decydować się na jakiś wielki eksperyment. Na pewno parę zmian będzie. Przede wszystkim zagra e, Szaka, e, zagra Monteiro. E, chciałbym na prawej stronie, na lewej stronie zobaczyć Łagę. Czy chcesz jeszcze jakąś zmianę zrobić? To jest pytanie. Tak, minamino zagra. Zagra mino, Belotti w ogóle ładnie się rozwija No i to są To są wszystkie zmiany No troszkę trzeba było, wiecie, muszą dostawać okazję Przede wszystkim ten młody Monteiro Remisujemy w tym meczu Ale zobaczcie, to jest ciekawe, że Tak naprawdę Stworzyliśmy sobie dużo szans i, nie, I jakby to jest taka, taki wynik, gdzie ja sobie nic nie mogę zarzucić, w sensie tak. Minamino bardzo dużo już strzał w tym sezonie, więc nie uważam go za osłabienie. Tak naprawdę wychodzi na to, że najgorzej wypadł w, tej, w tym meczu czaka i ściągnięcie tego zawodnika, jak na razie, musimy postrzegać w kategorii niestety. Błędu, I, i tutaj tu trzeba powoli tak zacząć, niestety, myśleć o czacie. No nic, skład tutaj już niezmieniony. Wychodzi na Borusję z Halandem, z naprawdę wielkimi nazwiskami. serio, można tak powiedzieć, że są to wielkie nazwiska. Jest Saliba, jest, jest bardzo dużo zawodników rozrzuconych, jakby losowo, i mam nadzieję, że to przyniesie im porażkę. No niestety, nie tym razem. Haland, Sandra oraz e, Alan strzelają nam bramki, więc dwa gole Norwega, No krzyżują nam na pewno sytuację e, w lidze. Zobaczmy jak to wygląda. E, to był ostatni mecz już chyba Ligi Mistrzów. Takie e, Tak, tak jest. Więc powiem tak, nie udało się wyjść, ale skończenie za Borussią i Realem Madryt. To naprawdę nie jest wstyd, więc uważam, że wyjście do Ligi Europy tym besiktaszem to nie jest najgorszy e, rezultat, który mógł nas spotkać. Widzicie, mówiłem, że szybko to zajmie. <laughs> Przepraszam, i zajęło naprawdę niewiele czasu, aby e, Chingis Under mógł być już naszym środkowym pomocnikiem ofensywnym. E, no i teraz skupiamy się, rzecz jasna, do czasu nowej. E... Do czasu nowego, nowego sezonu, znaczy do czasu lutego skupiamy się już na naszej lidze. Zmiany rzecz jasna lekko potrzebne, bo tutaj drobne zmęczenie się wkrada, więc Musałagę wskoczy sobie tu. Tu zaprosimy AKP Akpro, pod napastnikiem zagramy takim zestawem, którego dawno nie było i no w ten sposób, więc dużo rotacji przed tym meczem, to trzeba przyznać, e, ale mam wrażenie, że to powinno zadziałać mimo wszystko i działa. Monteiro strzela, Elneny strzela. Naprawdę trzeba docenić tego Monteiro pod względem liczb, bo często jest tak, że juniorzy rozwijają się pięknie, ale nie wygląda to oszałamiająco, jeżeli chodzi o zdobycze. Tu jest wręcz przeciwnie. On nie rozwija się tak, jakbyśmy tego oczekiwali, nie wygląda to tak, jakbyśmy tego chcieli, ale za to, e, jeżeli chodzi o... E, jeżeli chodzi o... Eee, obramki jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Eee, czekamy na to, co wydarzy się dalej. Eee, ja widziałem, że mamy spotkanie dotyczące formy, a ja też chciałbym się spotkać z jednym zawodnikiem, no bo mamy kupić e, Anglika. Eee, I powiem szczerze, e, jest taki jeden, e, którego ja naprawdę u nas bym widział. Tylko nie mam pojęcia, e, ile Weston kosztuje. 26 lat ma, gra cały czas w Juve. no to nie jest taki poziom, na który liczył Juventus. A dla nas w miejsce Uczana to byłby dobry zawodnik. No bo wiecie, niestety, Uczan e, gra świetnie, ale to się za niedługo skończy i musimy mieć tego świadomość. E, więc taki e, Weston McKenny to byłoby fajne wzmocnienie. Niestety, remisujemy. To jest bardzo zła informacja. E, to trzeba zauważyć, bo. No nie, nie skutkuje ona stratą jeszcze miejsca e, pierwszego, ale może, jeżeli e, tylko Fenerbacze e, zagra dobre spotkanie i zdobędzie trzy punkty, to spadniemy e, w tabeli, i tak też się dzieje. Jesteśmy wiceliderem, a tego nie chcemy. Oczywiście, e, wydaje się, że z Fenerbaczy właśnie będzie toczył się e, ten bój o, e, o mistrzostwo. Znowu e, tylko dwie drużyny wydają się być faworytami do tego. No ale my wolelibyśmy zdecydowanie bardziej, żeby tutaj e, liczyła się tylko jedna drużyna w Turcji. Udowodniliśmy to w zeszłym roku, zdobywając podwójną koronę. Fajnie by było udokumentować to i w tym. Wycofana oferta prowadzenia reprezentacji Bułgarii. No, e, boże, Węgier. No ale no, mnie nie interesują prowadzenia reprezentacji. No ja chciałbym, żeby ten Czawi e, wreszcie poszedł do takiej e, topowej Europy. Żeby to były te ligi e, top 5. Żebyśmy tutaj naprawdę... Mogli udowodnić wartość Andresa na, no, na arenie międzynarodowej, takiej no poważanej, no bo nie ma co się oszukiwać, że nieważne ile tutaj zdobędziemy mistrzostw w Turcji, to dalej będzie egzotyka, to dalej będzie, to, to nie będzie jeszcze to, prawda? No nawet gdybyśmy podnieśli, wiecie, ligę mistrzów tym naszym Besiktasem to nadal nie będzie to, ja zdaję sobie z tego sprawę. Już byłem taki ucieszony, bo uważam, że gdybyśmy my dostali Lipsk do prowadzenia, to to by było coś wielkiego. Więc wydaje się, że tak naprawdę jedyna ścieżka, jaka jest, to jest krok wstecz. Eee, jest to przejście do ligi angielskiej od dołu. W sensie, awansowanie do jak, z jakimś zespołem z Championship. Eee, no a to jest coś, co nam się osobiście. Eee, no, no coś, co, co nam się osobiście chyba nie uśmiecha, prawda? Oczywiście, rozpoczęło się także okno transferowe. Dostajemy informacje na temat m.in. Lorenzu Insinie. No ale nas Lolo nie interesuje absolutnie. No tutaj chciałbym pomyśleć o tych amerykańskich wzmocnieniach. Na pewno takowym nie może być Gio Reyna, e, bo widzimy, że ten jest e, piłkarzem o zgrozo. Athletic Bilbao. E, oczywiście ja do tego klubu nic nie mam. Wręcz przeciwnie, właśnie życzę mu jak najlepiej. Dlatego też... Chciałbym, żeby taki piłkarz jak Reina nigdy tam nie trafił, bo nie jest Baskiem. Ehm, wiecie co, no rozmawiamy z innymi klubami, ale ja nie będę ukrywał, że robimy to bardzo niechętnie. W sensie cały czas ja jestem zadowolony z większości piłkarzy poza Granitem czakom. Więc to jest jedyny piłkarz, którego będziemy starali się może wymienić na przykład z Juventusem. Zobaczymy. Ehm, na razie musimy poznać Westona Mackiniego. Ehm, dostajemy propozycję za Gouvena, ale... Od razu tu idzie szybki reject, bo e, on z nami zostaje. Weston McKinney, no to by było. To by było coś. To byłby ktoś. To by było naprawdę super wzmocnienie, ale obawiam się, że niestety nie jesteśmy w stanie go dokonać. Możemy zaproponować, możemy porozmawiać, ale nie widzę tego. E, zatem nasza propozycja to jest. E, Grańczaka oraz. Ile możemy dać? Dwie dychy możemy dać? Nie możemy dać dwóch tych. No, to się nie uda. To się nie uda. Możemy dać 12. Możemy. Możemy dać 25% transferu. No i to jest wszystko. No, no niestety. Tu po prostu spuszczamy głowy i odchodzimy, bo wiemy, że to się nie uda. No oczywiście, no jeżeli myślimy o tych zawodnikach z Ameryki Północnej, no to. Rzecz jasna jest na przykład nazwisko piłkarza, który pasowałby nam doskonale, ale e, nie widzę tego, żebyśmy mogli go ściągnąć. No to jest taki zawodnik, e, którego ja bym u nas widział e, i, i przygarnął z radością. No, ale Tyler Adams, no, no to, to, nie so, to nie jest ta półka, e, żebyśmy go ściągnęli. E, finansowo nam się to zupełnie nie. Nie zepnie, więc możemy oczywiście próbować e, zgłaszać się po tych piłkarzy, których mamy na liście. E, no bo są tu takie nazwiska jak, jak Sergi Roberto, tylko nie, no nie wiem, czy jest sens, przyznam szczerze. E, no ten Manu Garcia mnie osobiście bardzo kusi, no bo to byłby kolejny ten z podwieszonych piłkarzy. I gdybyśmy byli, wiecie co, spróbujemy go ściągnąć. Szkoda, szkoda, szkoda. Więc, więc tak naprawdę, no tak, tu nie możemy go podpisać, bez jest na wypożyczeniu ten Papi jest ciekawy no ale nie mamy tutaj opcji za tego Papiego którą moglibyśmy dać, no bo on nie ma umiejętności na to, żeby być podwieszonym bo widzimy, on nie ma podań w ogóle więc to nie jest ten profil gracza Guede jest zawodnikiem już raczej za starym, żeby o nim myśleć tu w jakichkolwiek realiach sensownych, Krychowiak Krachowiak jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o cenę, ale my go nie potrzebujemy. Bo nie potrzebujemy tego typu zawodnika. No, najchętniej to oczywiście uśmiechnąłbym się do Hakana. No, i cały czas nie mamy pieniędzy na tego nieszczęsnego Emreczana. A to by było takie wzmocnienie, że tak patrzę na niego i myślę, to by było coś. Można by było zaproponować kontrakt Danilo Perejza oraz Idrisie Gay, ale no, to są za duże pieniądze. Znaczy, to są bezsensowne transfery, jeżeli chodzi o ich wiek, więc. No na razie jesteśmy troszeczkę zblokowani. Poczekamy, wiecie, co poczekamy, bo bardziej chyba będziemy na tym oknie, w tym oknie reagowali, bo brakuje nam pieniędzy na tych wymarzonych piłkarzy, więc po co mamy tutaj, wiecie, się zaspokajać czymś, co, co tak naprawdę nas nie interesuje. Seat Sinacz błaga nas o niego pół Premier League, ale my go nie chcemy sprzedawać. My jesteśmy zadowoleni z tego, jak Seat sobie radzi. I on chyba też jest zadowolony z tego miejsca, no bo nie prosi o transfer, kontraktowo nie narzeka, wszystko jest. Belotti strzela dla nas bramkę. No, trzeba powiedzieć, że powoli przypomina ten Belotti e, tego, tego gallo z Turynu, e, którego chcieliśmy tak bardzo u siebie mieć. E, i, I naprawdę nie, nie wygląda to źle, jeśli chodzi o niego. No, ale ja nie ukrywam, że no cały czas z utęsknieniem patrzę tu na te oferty pracy, bo, no, bo fajnie by było. Fajnie by było udać się w jakimś większym kierunku, nie? No i nie ukrywam, że kusi troszeczkę ten Ajax. No, ale ale już ten Ajax prowadziliśmy, więc może detronizacja Ajaxu, może przejście do PSV, duży klub z dużym budżetem, z dużą historią. To by było na pewno ciekawe, tylko to byłby kolejny międzyprzystanek, to byłoby kolejne takie międzylądowanie w tym w tej drodze do wielkiego klubu. A ja już teraz chciałbym tego wielkiego klubu. Ja już teraz chciałbym tych wielkich, wielkich firm. No ale one się po nas nie zgłaszają. No i to jest pytanie: co w Andrysi i Nieście tak bardzo ich odpycha? No bo mamy tu wszelkie papiery na to, żeby myśleć o sobie jako trenerze, który jest jednym z najbardziej łakomych kąsków w Europie. Nazwisko piłkarskie topowe. Umiejętności, jak widać, także. E, więc. No ciekawe. To jest naprawdę ciekawe, że inne y, ligi cały czas czekają, inne kluby z innych lig cały czas czekają na to, żeby tutaj zrobić, y, żebyśmy mieli jakąś legitymizację w jakiejś, na jakimś innym e, poligonie troszeczkę no nie. Dostajemy na przykład propozycję prowadzenia reprezentacji Polski. Andres Iniesta prowadzący reprezentację Polski. Powiem szczerze, Zastanawiam się nad tym, czy nie przyjąć jakiejś kadry po raz pierwszy i nie potraktować tego jako takiej krótkiej, krótkiego przeczekania. No bo jednak reprezentacja Anglii to już jest duża firma. I może to pozwoli nam myśleć o lepszym zespole. Zatem zostaliśmy po raz pierwszy, od nie wiem kiedy na tym kanale, selekcjonerem. Przełączmy się. I zobaczmy, kim my tu dysponujemy. To jest ciekawa przygoda, to jest ciekawa historia. Jeżeli chodzi o tę kadrę, no to na pewno jest ona turbo-przepastna. Damy tu oczywiście każdego zawodnika arsenalu, no bo byłoby bez sensu, gdybyśmy tak nie zrobili. Nie no, ale tak zupełnie na poważnie. Warto by było zastanowić się, jak chcielibyśmy grać. I wydaje mi się, że spróbujemy wprowadzić tutaj Iniesta Ball. No bo, bo troszkę czemu nie czemu mielibyśmy tego nie zrobić zatem e, Anglia akurat ma piłkarzy do grania takim systemem, zresztą ja, jakim systemem nie mogłaby grać Anglia tak naprawdę e, więc e, szukamy sobie tego tureckiego e, szukamy sobie ligi tureckiej e, i e, zobaczymy sobie, znaczy to po prostu weźmiemy sobie przeimportujemy naszą drużynę no dobra, zatem idziemy do Besiktaszu e, i importujemy sobie rzecz jasna ten nasz skład ten, nie, nie, bo tak dziwnie wyglądało tamten Iniesta Ball. Nazwiemy go sobie Don. Ball od oczywiście Don Andresa Iniesty. Rzadko się zdarza, słuchajcie, żeby ktoś prowadził i reprezentację, i klub. No ale bardzo możliwe, że my klub za niedługo porzucimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy da się teraz z pracy w klubie zrezygnować tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że mamy kadrę. Chciałbym zrobić takiego fikołka. Nie będę ukrywał, eee, widziałbym to eee, i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No też nie, nie jest Besiktasz teraz w takim miejscu, że nie może poczuć się przed nas w żaden sposób opuszczony, w żaden sposób porzucony, prawda? No dobra, jeżeli mielibyśmy tak grać, to oczywiście jest to doskonała pozycja dla Chilwella. Rhys James to jest w ogóle doskonały piłkarz do grania na tej pozycji. Um, dalej mamy Declana Rice'a Judah Billingama Ale ja Judah Billingama chciałbym zmienić z Trentem Aleksandrem Arnoldem um, Bo um, Trent Aleksander Arnold Będzie naszym środkowym Pomocnikiem F Tak chcę jakby go odkryć na nowo dla reprezentacji um, Harry Kane no będzie napastnikiem pod nim musi być Phil Foden no absolutnie nie ma opcji żeby nie był to Phil Foden no i tu będzie Mason Mount eee, mógłby tu być także Bukayo Saka eee, no, tylko że no nie ma trochę wiecie no jakby ja uwielbiam Bukayo ale w tym zestawieniu które tutaj mamy bardziej widzę jednak na razie Masona Mounta i zobaczymy jak to będzie wyglądało Oczywiście będziemy rotowali, będziemy robili różne rzeczy Więc w ten sposób to wygląda No i ważni są obrońcy Oczywiście ci skrajni najszybsi No i czy w środku sydżona stąsa Ja mu nie ukrywam Kurczę, trochę nie ufam, nie? E, jakby kupiłbym go pewnie do klubu, ale z drugiej strony, wydaje się, że tu szczerze ja wolałbym mieć Declan Rice'a e, jako naszego środkowego obrońcę, i dzięki temu otwiera nam się miejsce dla Judah Billingama. E, I w ten sposób naprawdę widzę grający ten nasz zespół. E, wygląda to trochę, myślę, że niespodziewanie dla niektórych, ale mi naprawdę to siedzi, w dodatku Curtis Jones na ławce, no i Ramsdale między słupkami dla mnie obecnie bezdyskusyjnie najlepszy angielski bramkarz, więc zobaczymy jak to będzie działało czy Declan Rice będzie się odnajdywał na środku pomocy, czy będzie się odnajdywał na środku na środku obrony, czy będzie się Billingham odnajdywał na tej pozycji, ciekawy jestem zobaczymy, no jednak Billingham bardziej pasuje nam na tę pozycję wyżej więc mamy słuchajcie to zrobione no i teraz, przed kolejnym meczem będą zmiany. Akpa Akpro wystąpi w tym spotkaniu na śpeku Tu zagra Kudu No i zobaczymy, jak poradzimy sobie z Fenerbacze. Oj nie, no to Nkudu. Tu zapraszamy Endera. No i teraz gramy z Fenerbacze, bo to jednak jest za, za duży mecz, żeby żeby Ender mógł sobie odpocząć. Tak po prostu przegrywamy. Sangare strzela bramkę. Ozantufan strzela bramkę. Nkudu, Głowen. Dla nas, no niedobrze, bardzo niedobrze, no bo to było to jedno z tych bezpośrednich starć, w którym przegrywamy i tracimy dwa punkty do lidera, więc na szczęście jest tu dystans tylko jednego meczu, no ale nadal nie jest to e, to, na co liczymy i słuchajcie, powiem szczerze, e, dostałem propozycję za Montero, ale no my nie możemy nikogo teraz sprzedać, bo też na oku nie mamy nikogo, e, kto byłby... E za takiego Montera. Umtiti'ego mógłbym, Montero, mógłbym um yy, Umtiti'ego po to, żeby ściągnąć Ameryczana. Tylko po to, no nie? Yy, I to jest jedyna opcja, którą widzę. No ale za Montero nie ściągniemy nikogo, kto by nam pasował, bo też to jest całkiem młody zawodnik. Po prostu idealnie nam pasuje. Monteiro też nie odejdzie, bo on cały czas u nas gra, więc yy, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy go yy, wypożyczać. Nie gra w każdym meczu, ale dosyć często go wykorzystujemy. Jest, jest ważnym elementem. Zatem yy, to mamy zrobione. Słuchajcie, mamy tutaj zawodników, którym niektórym powinien Inny kończyć się kontrakty. Niestety tak nie jest z większością. E, a ja chciałbym zobaczyć, czy ja mogę odejść z zespołu. Czy ja mam, e, e, mogę tylko odejść z zespołu narodowego, znaczy z reprezentacji. No i niestety też zmiana, e, zmiana e, reprezentacji jak na razie nie otwiera nam nowych ścieżek. Które moglibyśmy objąć, jeżeli chodzi o kluby. No nic, trzymamy się zatem jak na razie tego duopolu, e, który tutaj mamy. E, Szaka Sojęczu Belotti e, under wygląda to dobrze. Poza tym słuchajcie, zawsze musi być też ktoś pierwszy, kto coś robi. E, więc e, nie widzę powodu, dla którego e, Iniesta nie stanie miałby być pierwszym trenerem, który ma i reprezentację, i klub. E, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Poza tym e, mamy zarząd klubu jaki mamy. Zatem warto mieć tę kartę przetargową e, pod postacią e, no pod postacią powiedzenia hola hola, ale ja sobie znajdę inną pracę zaraz, nie? I powiem szczerze, kolejna propozycja ze Saada inaczej nasuwa mi pewną myśl. Gdyby udało nam się bośniaka sprzedać za 15 milionów, to wtedy przechodzimy sobie tu, moi drodzy, przechodzimy sobie tutaj, Patrzymy sobie tutaj i nasz budżet łączny to będzie około nie będzie 20 par nadal Czyli to z, cały czas nie będą pieniądze, które uruchomią nam em, operację Emre -Chan. Więc to się nam zupełnie nie opłaca W pierwszym meczu wygraliśmy tutaj 1 do 0 Oczywiście nie mamy zamiaru z tego powodu lekceważyć rywali Ale pozwoli nam to em, na dwie drobne zmiany w ofensywie I jedną drobną zmianę w e, defensywie i to jest wszystko, co chciałem tutaj sobie e, pozmieniać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Galatasaray przegrywa z nami. Mina, Minoccielik oraz. E, dla nich strzelał e, Diagane. E, to, co ciekawe, słuchajcie, oni zdobyli pierwszą bramkę. My dostaliśmy czerwoną kartkę, i dopiero wtedy stwierdziliśmy, dobra jazda z nimi. Szanuję mój zespół, słuchajcie, za, e, za to podejście, za, za, za ten mental, no bo to naprawdę e, jest godne podziwu. E, mecz został przełożony, zawodnik został zawieszony, no a my wkraczamy w ostatni dzień okna transferowego. Pytanie tylko: czy to będzie dzień, w którym coś się wydarzy? W sensie takim, że Eee, no, czy ktoś od nas odejdzie? Eee, nie, um, nie odejdzie. Te rozmowy się załamują. Rozumiem, jakby, że, że go nie chcą za te pieniądze. Oni muszą zrozumieć, że my go nie chcemy sprzedać za te pieniądze. I jakby każdy musi zrozumieć drugą stronę, a my, bardzo możliwe, że właśnie odkryliśmy kolejny piękny turecki Talent, zatem tutaj rezygnujemy z tego wszystkiego, co jest dalej, bo nie są to godni naszej uwagi młodzi piłkarze, ale na pewno ten, który trafił do naszej szkółki, jest zawodnikiem, którego e, musimy koniecznie tutaj e, prześledzić, bo może się zaraz jeszcze okazać, że zaraz będzie jeszcze lepszym zawodnikiem. No właśnie, bo e, wydaje mi się, że tutaj mamy piękny temat na środkowego pomocnika ofensywnego. E, zatem ty, drogi kolego, e, naprawdę Adin. Możesz, możesz tutaj być ciekawą bardzo opcją w tej karierze. E, zatem słuchajcie, ostatnie godziny okna transferowego przed nami. E, ja rzecz jasna cały czas e, będę też patrzył na to, jak wygląda e, sytuacja w. Jak wygląda sytuacja z pracą? I tak jak mówię, nie widzę tutaj nic dziwnego w tym, że my jesteśmy selekcjonerem reprezentacji Anglii i prowadzimy zespół, bo zawsze ktoś musi być pierwszy. Są często rozwiązania, których nie spodziewałby się nikt nigdy, więc uważam, że to jest naprawdę, że to jest naprawdę fajna opcja, że, że też staramy się wytyczać nowe szlaki. Andres Iniesta jest zatem pionierem w tej kwestii. No i tak, problem jest teraz taki, że nie powinniśmy zakończyć okna transferowego z. Z, ze środkami na koncie, prawda? Z drugiej jednak strony, nie mamy zawodnika, którego chcielibyśmy kupić, takiego, że patrzę i widzę, że chcę na niego te pieniądze wydać, i, i to jest taka głupia sytuacja troszeczkę, bo, bo nie wiem trochę, co z tymi pieniędzmi zrobić. No bo mamy te 10 milionów, tak naprawdę 10 milionów, i bardzo duże pieniądze yy, dla zawodnika. Nie mamy nikogo takiego wolnego Z kim byśmy chcieli umowę podpisywać Bo Dragu Sin Jemu kończy się umowa, ale nie możemy go Podpisać, bez za, za młody Sergi Roberto no jest oczywiście piłkarzem Którego byśmy chcieli, ale jego Będzie można kupić tylko za 18 taka Z tego co widzę Tu nie możemy gadać, bo oni mają za mało piłkarzy Strasznie głupia sytuacja Lorenzo Insigne wrócił do Italii Ciekawe czy kibice mu wybaczą W ogóle to, że przeszedł do Yy, że przeszedł do yy, Romy a nie, nie wrócił do Neapolu. Yy, no ten Gene jest nie do ruszenia na razie. Yy, Antonio nas nie interesuje za stary. No, strasznie głupia sytuacja. Ale wiecie co? Yy, wydaje mi się, że spróbujemy pójść po tego Dragosina, żeby dołożyć sobie jeszcze jeden element do środka obrony. Yy, no bo to, chociaż, czy on nam jest potrzebny, no właśnie, głupio-strasznie, bo nie mamy piłkarza, który byłby nam potrzebny i to tak, tak, tak się rozglądam i tak patrzę i tak myślę i no i nie ma nikogo takiego nie i jak żyć w tym momencie jak żyć możemy zrobić jedną rzecz ee, ją zrobimy ale ją zrobimy w kolejnym odcinku mam pomysł jak te pieniądze wydać ale musicie na to poczekać do jutra